Bardzo proszę o powrót na salę. Tak. Dobrze. Bardzo proszę o powrót na salę. A i pani o sesji jest tutaj w komunikatach. Sesja, to wpiszcie. Na środę, na piątek. Tak. Tam dat nie pomylił, dobra? Bardzo proszę państwa radnego o powrót na salę. Bardzo proszę o szefów klubów o zgłoszenie gotowości. Klub Platformy gotów? Jeszcze nie. Klub PiSu gotów? Panie przewodniczący? Jeszcze nie. Klub Przyjazny Kraków jest? Jest, aha. Przyjazny Kraków jeszcze nie gotów. Czyli czekamy na Platformę i na Przyjazny Kraków. Bardzo proszę państwa radnych o powrót na salę. Zgodnie z ustaleniami proszę o przygotowanie sprawdzenia kworum. Sprawdzamy kworum. Na sali jest obecne kworum. Proszę o przygotowanie się do głosowania. Proszę państwa, wznawiam sesję. Jako pierwsza sprawa będzie głosowane uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze Kalwaryjska. Jest to druk numer 1486. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Proszę o przygotowanie głosowania. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Pan radny Komarewicz głosuje. Szybciej. Bardzo prosimy. 1486 Stare Podgórze Kalwaryjska. Już zagłosował. Proszę wynik. Głosowaliśmy 35 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca, 1 biorąca udział w głosowaniu. Stwierdzam, że rada przyjęła projekt. Przyjęła uchwałę. Kolejna sprawa. To jest w trybie dwóch czytań. Kolejna sprawa, też w trybie dwóch czytań. Teraz to tu jest już tylko drugie czytania, tak? 14,77, panie przewodniczący. No bo nie mam nosu. Dobra. Proszę państwa, 1477, wyrażenie zgody na wstąpienie do żądania zwrotu bonifikatu, udzielenie ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 5 położonego w budynku numer 8, ulica Librowszczyzny w Krakowie. Projekt prezydenta, druk 1477. Nie było poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk wersji pierwotnej. Proszę o przygotowanie głosowania. 1477. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Czy ktoś jeszcze głosuje? Pani Marta Patena, bardzo prosimy, głosujemy. Dziękuję, zamykamy, proszę wynik. 31 za, 2 przeciw, 5 wstrzymało się. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków, zabudowanie budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położonym przy ulicy Wilickiej 232, druk 1484. W tej sprawie żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk wersji pierwotnej. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę. Pan radny Stawowy i pani radna Patena. 1484. Dziękuję, zamykamy, proszę wynik. 37 za, brak przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę. Kolejna sprawa, określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jest to druk 1481. W tej sprawie mamy dzisiaj drugie czytanie, mamy autopoprawkę.
mamy poprawkę. Mamy poprawkę pana radnego Jaśkowca, wycofaną w związku z przyjęciem tego przez autopoprawkę. Rozumiem, że tak to tutaj jest. Pana Ścigalskiego tutaj nie ma. To mówimy o podatku od nieruchomości. Tylko pan radny Jaśkowiec, który wycofał. Tak jest i to jest jasne. W związku z tym będziemy głosowali projekt uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych? Oj. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie, proszę. Zamykamy, proszę, wynik. Co u pani? Przepraszam, ale to wstrzymujmy się, bo jeszcze mamy chyba problem u pani radnej Nowak. Jakby można było pomóc. No to tu zaraz kolega pomoże. To się zdarza. W związku z tym zaraz poczekamy jeszcze. Jest już w porządku? Pani radna, w porządku? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. A właśnie, mamy jeszcze negatywną opinię Komisji Budżetowej, ale przepraszam, nie zdążyliśmy. Głosowaliśmy, proszę państwa, 18 za, 23 przeciw. Rada odrzuciła ten projekt i poproszę o wydruk, żeby było. Bardzo proszę. Stwierdzam, że ona nie przyjęła tego projektu uchwały. Kolejny druk. Zmiana uchwały Rady Miasta z 19 grudnia w sprawie budżetu miasta i w sprawie zmian w budżecie według druku 1499. W tej sprawie nie mamy żadnych poprawek ani autopoprawek. Proszę o przygotowanie głosowania. 1499. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 38 za, brak przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejny druk 1501, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013. Nie ma żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 39 za, brak przeciwnych, dwie osoby wstrzymały się. Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejny druk 1502, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013. Też nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykamy. Proszę wynik. 36 za, brak przeciwnych, dwie osoby wstrzymały się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tę uchwałę. Zmiana uchwały Rady Miasta z 27 marca 2013 w sprawie letniej prognozy finansowej, druk 1500. W tej sprawie mamy autopoprawkę i poprawkę pana radnego Migdała, ale ona, rozumiem, została wycofana w związku z przyjęciem przez autopoprawkę. Proszę o przygotowanie głosowania. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 29 za, 8 przeciw, dwie osoby wstrzymały się. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę. Aha, dobrze. Zwracam się z prośbą do pani dyrektor, aby Biuro Skarbnika przygotowało i przekazało do Kancelarii Miasta Krakowa, Kancelarii Rady Miasta Krakowa w 7 egzemplarzach załącznik nr 3, części B1, B2 i B3 do uchwały podjętej według druku 1500.
Pan radny Pietru zgłasza uwagę, że był za, był przeciw, rozumiem, a wyszło za. Ale no, wynik jest wynik, no to. Wybór metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki takiej opłaty. Jest to projekt klubu radnych, druk nr 1479. W tej sprawie mamy poprawkę pana radnego Ścigalskiego przyjętą autopoprawką. Rozumiem, że tutaj mamy jasność i to jest jedyna poprawka, czy też autopoprawka przyjęta i wycofana w związku z tym poprawka pana, tak? Wycofana pana Ścigalskiego, tak. Bardzo proszę przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Proszę państwa, głosowaliśmy. 28 za, 1 przeciw, 10 osób wstrzymało się. Stwierdzam, iż rada przyjęła tą uchwałę. To proszę o wydruk. Proszę o... Tak, tak, rozumiem. Stwierdzam przyjęcie tej uchwały. Kolejna sprawa to jest zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, projekt klubu radnych Platformy Obywatelskiej, druk nr 1480. W tej sprawie były poprawki pana radnego Ścigalskiego i Jaśkowca. Obydwie przyjęte, rozumiem, autopoprawką. Tak jest. W związku z tym głosujemy druk wraz z przyjętą autopoprawką. Proszę o przygotowanie głosowania. Autopoprawkami, tak, tak. W liczbie mnogiej. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy, proszę wynik. 29 za, 1 przeciw, 9 wstrzymało się, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, iż rada przyjęła tą uchwałę. I to by było pierwsze. To chyba, tak? Tak, tak. Kolejny druk, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków. Druk jednoczytaniowy. W sprawie nie zostały złożone żadne poprawki. Nie została zgłoszona żadna autopoprawka. Przypomnę, to jest druk 1527. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Zamykamy, proszę wynik. 36 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Stwierdzam, że rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa. I tu mamy bardziej oryginalne rozwiązanie, mianowicie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką według druku 1478. Jakiś problem mamy? W tej sprawie? W tej sprawie, tak? Ale ze względu na te wnioski. To znaczy nie, no to nawet trzeba zrobić pytanie, czy głosujemy teraz. Dobra, czyli rozumiem, że zostało zawieszone pierwsze czytanie, czyli wznawiam pierwsze czytanie. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania w terminie składania poprawek i autopoprawek. Przepraszam, zostały złożony wniosek pana radnego Ptaszkiewicza o odesłanie projektu uchwały do druku 1478 do projektodawcy celem powołanie zespołu określającego zasady przyznawania licencji i określenia zasad transportu drogowego taksi. Celem zespołu jest poprawa jakości usług, podniesienie standardu. Przepraszam, czy jest jakiś problem?
podniesienia standardu i kryteriów zapewniających bezpieczeństwo i konkurencyjność użytkowników, lokalizacji postojów, jednolitego wyglądu taksi poprzez określenie kolorystyki, dostosowanie lokalizacji i zasad korzystania z postojów do polityki parkingowej transportowej miasta. W skład zespołu powinni wejść przedstawiciele firm taksi, przedstawiciele Rady Miasta, przedstawiciele organizacji konsumenckich, przedstawiciele izb przemysłowych. To jest wniosek pana radnego, który w tej chwili będziemy głosowali. Najpierw głos za, głos przeciw w tej sprawie. Tak bardzo, głos za albo przeciw, bo taka jest formuła. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bo ten wniosek nie stoi w sprzeczności z tym, co zaproponował szef Komisji Infrastruktury, żeby odstąpić dzisiaj od głosowania, żeby było drugie czytanie, bo to daje minimum dwutygodniowy czas, a może być troszeczkę dłuższy. W związku z tym no, prośba Sławku, żeby zastanowić się nad wycofaniem tego wniosku o odesłanie, a w ramach jakby przed drugim czytaniem takie konsultacje czy też spotkania można odbyć. Krótki termin będzie nawet dobry, bo będzie dynamicznie się to odbywało, będą szybkie decyzje przedstawione w formie poprawek do projektu uchwały, bo to jest kompatybilne ze sobą przecież. Dziękuję. No na pewno bardzo dynamicznie by musiało to być. Czy to był głos, rozumiem, przeciw? Głos za? Pan radny Ptaszkiewicz nie odpowiada. Głosujemy w takim razie wniosek w tej sprawie, bo to rozumiem. Panie Przewodniczący, jeżeli by ten termin był faktycznie taki dający szansę na tego typu działania, to myślę, że to warto by zrobić i wtedy wycofuję ten. Czyli rozumiem, wniosek jest wycofany, czy termin poprawek 12 listopada jest wystarczający? Nie, no 12 w grudniu to musimy uchwalić, Szanowni Państwo. Dobra, w takim układzie ustalam, przepraszam, najpierw musimy przegłosować wniosek o... Wiem. Mamy wniosek w sprawie wprowadzenia, w sprawie przeprowadzenia konsultacji, w sprawie wprowadzenia tego w trybie dwóch czytań. I tu mamy wniosek formalny. Najpierw ten wniosek będziemy głosowali, a potem ustalimy termin poprawek i autopoprawek. Głos za, głos przeciw wnioskowi w sprawie rozpatrzenia tej uchwały w trybie dwóch czytań. Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem w sprawie rozpatrzenia w dwóch czytaniach? Kto jest przeciw? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 41 osób jest za odbyciem tego w dwóch czytaniach, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W związku z tym stwierdzam, iż Rada zdecydowała na odbycie, na procedowanie tego wniosku w dwóch czytaniach i proponuję w takim układzie, choć proszę tutaj ewentualnie o konsultację, ponieważ sesję mamy 4 i 18 grudnia. 18 grudnia będzie to sesja budżetowa no, ogromna, w związku z tym 4 grudnia, na 4 grudnia powinniśmy to odbyć. W związku z tym proponuję, aby termin zgłaszania poprawek był 2 grudnia, autopoprawek 2 grudnia, poprawek 3 grudnia. Myślę, że to urząd zdąży sobie z tymi rzeczami poradzić przed sesją 4 grudnia. Możemy tak do godziny 15. Czyli ustalam termin autopoprawek na 2 grudnia, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 2 grudnia, 3 grudnia, no oczywiście. 3 grudnia, godzina 15. I tyle, jeśli chodzi o ten punkt. Będę prosił jeszcze pana Ptaszkiewicza o pisemne potwierdzenie wycofania wniosku. Proszę Państwa, kolejny druk, zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2013-2015. W trybie statutowym nie zgłoszono żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk w wersji pierwotnej. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Przypomnę, przyjęcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 40 za, brak przeciwnych, jedna wstrzymała się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny druk. Udzielenie dotacji Miejskiej Instytucji Kultury na realizację zadania uznanego przez dzielnicę za priorytetowe. To jest druk 1509. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk w wersji pierwotnej. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Przypomnę, dotacje na Miejską Instytucję Kultury. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Dziękuję. Zamykamy. Proszę wynik.
40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejna sprawa. Uchylenie uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pomocy materialnej dla szczególnie uzdolnionego studenta oraz uczestnika studiów doktoranckich. Druk nr 1517. W trybie statutowym nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk w wersji pierwotnej. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 38 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejna sprawa. Projekt uchwały w sprawie opracowania programu Kraków Miasto Literatury. Projekt prezydenta, druk nr 1518. W tej sprawie mamy autopoprawkę doręczoną w stosownym terminie. Nie ma żadnych poprawek. Jest wycofana poprawka pana... A, nie było. Przepraszam. Błąd. Głosujemy w takim razie druk wersji z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 41 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejny druk. Skarga na Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, projekt Komisji Rewizyjnej, druk 1505. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 36 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejny druk, nazwa ulicy, projekt klubu radnych, druk 1531. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawka. Przepraszam, jest poprawka. Znaczy, przepraszam, jest autopoprawka, tak, jest autopoprawka. To tu jest jakiś błąd. Jest autopoprawka oczywista, redakcyjna. Głosujemy druk wraz z autopoprawką. Proszę o przygotowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Adolf Chyła przez samo H. 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tę uchwałę. I jeszcze rezolucję. Dobra. Tam o tych są informacje tutaj, tak? Zaraz. Tak. Proszę państwa, mamy jeszcze projekt rezolucji w sprawie obywatelskiej inicjatywy referendalnej dotyczącej reformy oświaty. Projekt grupy radnych, druk 1512 R. Bardzo proszę o przygotowanie. W tej sprawie nie ma żadnych poprawek ani autopoprawek. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, rezolucji, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 18 za, 21 przeciw. Brak wstrzymujących się, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, iż Rada odrzuciła tą rezolucję. Proszę wydruk. Tak jest. Jeszcze mamy sprawy, już żadnych głosowań, prawda? Ja sobie to wyspę, tak. Tyle, szanowni państwo.